Cześć, witajcie! Dziś opowiem Wam troszkę więcej o niedawno zaprezentowanych smartfonach Realme GT 6 i Realme GT 6T. One są promowane jako zabójcy flagowców. Czy rzeczywiście zasługują na takie miano? Spróbuję Wam teraz odpowiedzieć na to pytanie. Oczywiście smartfony te są tańsze od topowych flagowców i też nie mają ambicji konkurować z najlepszymi, natomiast te tańsze flagowce mogą pokonać, chociażby stosunkiem możliwości do ceny, a ten jest tu naprawdę bardzo fajny. Zacznijmy od wykonania. Jak widzicie, telefony mogą się podobać. Naturalnie ocena designu to rzecz gustu. Są po prostu ładne, a użyte materiały naprawdę nie pozostawiają niczego do życzenia. Oczywiście jakość montażu również jest znakomita. Smartfony te mogą pokonać flagowce jednym drobnym szczegółem. Oba mają nadajniki podczerwieni, mogą stać się zatem zastępczymi pilotami. To bardzo przydatna funkcja, chociażby w domu, kiedy zawiruszy nam się pilot od telewizora czy dekodera, ale może się też przydać w hotelu. Czasem piloty do hotelowych telewizorów są po prostu uszkodzone i nie działają, a tu sobie łatwo, szybko skonfigurujemy i możemy naszym smartfonem obsługiwać, dajmy na to, telewizor w hotelu. A jak nie telewizor, to na przykład klimatyzator. Bardzo fajna funkcja i, prawdę mówiąc, rzadko spotykana nawet w najdroższych flagowcach. Mamy tutaj też modne ekrany o zakrzywionych krawędziach, które śmiało mogą konkurować z najlepszymi flagowcami na rynku. Te ekrany cechują się nadzwyczajną jasnością, która w szczycie sięga aż 6000 nitów. Oczywiście w codziennym życiu nie doświadczycie aż tak totalnie niesamowitej jasności, ale ta, którą oferują te ekrany na co dzień, jest na tyle wysoka, że bez problemu te telefony sprawdzą się nawet na nasłonecznionej plaży. Idzie lato, zatem taki Realme jest na plażę jak znalazł. Obraz będzie naprawdę dobry. W parze z dobrym obrazem idzie również dobry dźwięk. Naturalnie oba smartfony mają głośniki stereo, które grają całkiem przyjemnie. I tak jak przyjazne dla naszych uszu są głośniki naszych Realme, tak samo przyjazne dla oczu są te wspomniane już przeze mnie wyświetlacze. Mają przyciemnianie regulowane z bardzo wysoką częstotliwością 2160 Hz, zatem nie porażą naszych oczu migotaniem. Naturalnie mamy tutaj też tryb ochrony wzroku przed szkodliwym niebieskim pasmem światła i oczywiście wszelkie opcje pozwalające dostosować sposób, w jaki świecą ekrany do naszych własnych, osobistych upodobań. Ekrany chroni szkło Gorilla Glass Victus 2, zatem nie musicie się obawiać, że pękną przy byle upadku, a do tego wyświetlacze te można obsługiwać mokrą dłonią. Z obsługą telefonu wiąże się też inne ciekawe rozwiązanie, mianowicie możemy wykonywać gesty, nie dotykając telefonu. W ten sposób możemy na przykład machając przewijać strony internetowe. To fajna opcja, kiedy telefon leży obok, a my na przykład mamy brudne ręce. Możemy go obsłużyć nie dotykając ekranu. Równie fajnym rozwiązaniem jest szybkie 120-watowe ładowanie. Nie dość, że smartfony te wyposażono w całkiem pojemne akumulatory, bowiem mające pojemność 5500 mAh, to jeszcze jest szybkie ładowanie. Napełnienie pustej baterii zajmie niecałe pół godzinki, natomiast już po 10 minutach zyskujemy połowę naładowania akumulatora, czyli jest to świetne rozwiązanie, kiedy nagle musimy wyjść, a bateria pusta. Smartfony te bez problemu wytrzymują dwudniowe użytkowanie, zatem nie musimy również zbyt często sięgać po tą ładowarkę. Miłośnicy mobilnego grania nie będą rozczarowani wydajnością tych smartfonów. W Realme GT 6 pracuje Snapdragon 8s trzeciej generacji, natomiast Realme GT 6T ma Snapdragona 7 Plus trzeciej generacji. Do tego szybkie pamięci o dużych pojemnościach. Minimalny zestaw to 12 plus 256, ale mamy również wersję 16 plus 512. Zatem każdy może sobie wybrać pamięci, jakie mu odpowiadają. Zatem możecie być pewni, że pamięci i mocy nikomu nie zabraknie. A ja jeszcze tylko dodam, że oba smartfony mają oczywiście świeżego Androida 14 z aktualnymi poprawkami zabezpieczeń. I te poprawki są gwarantowane przez 4 kolejne lata. A do tego smartfony otrzymają 3 kolejne wersje systemu Android. Zatem wsparcie jest jak najbardziej w porządku. Bardzo w porządku są też aparaty fotograficzne. Oczywiście tańszy Realme GT 6T ma nieco skromniejszy zestaw aparatów, ale i tak robi bardzo fajne zdjęcia. Kilka zdjęć przykładowych wykonywanych tymi telefonami możecie teraz obejrzeć w tle. Jak widzicie, zdjątkom niczego nie brakuje. Nawet te wykonywane przy bardzo słabym świetle są jak najbardziej oglądalne i są dobrej jakości. Nie brakuje szczegółów. Kolory są oddawane tak, jak je widzieliśmy. Aparaty nie ubarwiają rzeczywistości, pokazują świat takim, jakim my go oglądaliśmy w momencie robienia robienia zdjęcia i to jest bardzo fajna cecha. Oczywiście porządny aparat nie może się obejść bez sztucznej inteligencji. Ta pomaga nie tylko w nocnym fotografowaniu i filmowaniu, ale pomoże też nam w bardzo łatwy, intuicyjny sposób pozbyć się na przykład niepożądanych elementów ze zdjęcia, znaku drogowego, słupa czy przysłowiowego fotobombera. Oczywiście smartfony zapewniają również świetnej jakości selfiaki, ale jeżeli się nastawiacie na fotografię, ja bym proponował wybrać droższy model, czyli Realme GT 6, który dodatkowo ma portretowy teleobiektyw. W dziedzinie filmowania również tym smartfonom niczego nie brakuje, to jest naprawdę bardzo dobry poziom. A zatem, jak widzicie, producent zmieścił tutaj sporo dobra i te telefony śmiało mogą konkurować z modelami, które są już kwalifikowane do półki flagowej. Realme GT 6T kosztuje 2699 zł, natomiast za model Realme GT 6, zależnie od wybranej pamięci, trzeba zapłacić 3199 albo 3499 zł. To jednak nieco mniej niż zaczynają się smartfony flagowe, a w zasadzie otrzymujemy urządzenia skonfigurowane tak, że wybierając je nie musimy godzić się na żadne kompromisy względem nawet znacznie droższych modeli. Czy zatem są to zabójcy flagowców? W pewnym sensie na pewno tak. Na pewno są to zabójcy cenowi, bowiem dostajemy za mniejsze pieniądze niemalże to samo. Nie musicie rezygnować z większości wymagań stawianych flagowcom. Nie musicie na przykład rezygnować z wysokiej wydajności, szybkiego ładowania czy pojemnych baterii względnie świetnych aparatów fotograficznych. Ekrany to już są po prostu z najwyższej półeczki tutaj, a do tego mamy jeszcze wszystko to, co porządny smartfon mieć powinien, czyli nadajnik podczerwieni, czyli przyjazny interfejs, dość długie wsparcie, dużo pamięci, pokrowce w zestawie czy głośniki stereo. Zatem jeżeli chcielibyście znaleźć mocarny telefon, a nie zapłacić za niego miliona monet, możecie pomyśleć o którymś z tych Realme. Są całkiem udanymi konstrukcjami i ja śmiało je Wam polecam.